I tu się zaczynają pytania i to będzie straszne. Dobrze, to tym razem zaczniemy od Foxa w takim razie. Messere Fox. Dziadek do orzechów to balet, opera czy operetka? Dziadek do orzechów to balet. Tak, jest to balet. Kręcę w takim razie dla Indii. Aha. Przeżyłaś, jest dobrze. Indii, pytanie dla ciebie. Który tytan był za karę przybity do skały? Zielony. Otóż nie, Prometeusz. Prometeusz był tytanem i był za karę przybity do skały. Kręcimy w takim razie jeszcze raz dla Indii. Pierwsze życie Indii właśnie zniknęło. Lecimy dalej. Pytanie numer 2 dla Foxa. Ile par nóg mają pająki? 4. Tak, 4. Nie zgadniesz. Znowu kręcimy dla Indii. W życiu mnie powiedział. Fuksem, ale przeżyła. Indii, pytanie dla ciebie. Przez jakie morze Mojżesz przeprowadził Żydów? Tylko błagam, nie mów, że zielone. Atlantyckie, kurwa, czerwone, nie wiem. Atlantyckie, zostawmy już. Morze Atlantyckie? Jest ten? Z tych trzech jedno trafiło, nie? Czerwone! Dobrze, niech będzie, że tym razem uznamy i kręcimy dla Foxa. Nie! Otóż tak! Jest dead! Oboje straciliście po jednym życiu. Wymieniamy, moi drodzy, ruletkę. Teraz wkładamy dodatkowy ten... dodatkowy nabój, że tak powiem, właśnie do naszej ruletki, czyli mamy 2 na 6. Czepaki załaduj. Otóż nie. Dobrze, pytanie w takim razie dla Foxa. Jak nazywa się pałeczka dyrygenta? Batuta. Jest to batuta, tak. Indy. Jest dobrze, nie trafiło. Indii, pytanie dla ciebie. Jak nazywa się nielegalnie przemycony list z lub do więzienia? To nie jest dobry ruch na... Gadaliśmy o tym tyle razy, mówię na streamie! Grypsować kogoś, gryps! Tak, jest to gryps, bardzo dobrze! Tak, jest to gryps, dokładnie. Lecimy. W takim razie kręcimy dla Foxa. Fox właśnie stracił swoje drugie życie. Indii. Kuku wzajemnej masturbacji, poważnie. Dobra. Pytanie dla Foxa w tym momencie. Podaj nazwę jednej z najwyższych zapór wodnych świata na rzece Colorado, niedaleko Las Vegas. Tama Hoovera? Tak, jest to Tama Hoovera. Indii. Lecimy, kręcimy dla ciebie i... Otóż nie, Indii przeżyła ten strzał. What the fuck? Jeszcze jedno pytanie, tym razem dla Indii. Ile gwiazd widnieje na fladze Kuby? Zero? Jedna. Jest jedna gwiazda na fladze Kuby. Dobrze, także kręcimy dla Indii. Niech to będzie gwiazda śmierci. Otóż nie! Indii przeżyła. Wymieniamy naszą ruletkę. Tak. Wymieniamy naszą ruletkę, włączamy ruletkę numer 3, gdzie mamy pół na pół szans na obrywanie, mówiąc w wielkim skrócie. Już tego, dobra. Fox, pytanie dla ciebie. Jaki był rzymski bóg muszy i oceanów? Rzymski to był Neptun. Tak, był to Neptun, kręcimy dla Indii. Otóż nie! Indii przeżyła ten cios.
W takim razie... Come on! Pytanie dla Indii. Jak nazywa się bohaterka gier komputerowych z serii Tomb Raider? Lara Croft! Jest to Lara Croft, Fox. Magnus, nie żyjesz. Nie, nie, mój drogi. To ty nie żyjesz! Fucking hell. Także no. To była krótka gierka. Wydymany przez RNG, nie mogę. Prosto. Witaj w moim świecie, mój drogi, witaj w moim świecie. Także tak, 5 punktów jest dla wygranego, plus 2 za każde zachowane życie, czyli Indie zdobywa tutaj 9 punktów. Przegrany dostaje 2 punkty za każde życie, które stracił wygrany, czyli 2 punkty dla Foxa.